Witajcie, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj czytanie dla alumnów, widz, wyjątek na cały rok, a więc do waszych przyszłych urodzin. Słońce, ascendent, księżyc we lwie. Jeden z waszych ulubionych kolorów, pomarańczowy, jak najbardziej, dlatego mam na sobie. Zapominam o swoich pierścionka, które ja ostatnio cały czas noszę, więc właśnie założyłam. Nie rubiny, bo walczę takim szczęśliwym kamieniem, jest między innymi właśnie rubin, kolor złoty, pomarańczowy. No w końcu słońce się wami opiekuje, jest cudowna sprawa. I lwy, trzeba przyznać, że mają takie usposobienie słoneczne. Moim drugim mężem był ktoś pod znak lwa, więc ja trochę lwy rozumiem. Może lwy i rybki nie idą w parze za dobrze, ale pamiętajmy, że nikt nie jest jedynym znakiem. Okay? Więc, no cóż. Co ja robię? Zapytacie? No właśnie robię to, co dla lwów, lwic jest ogromnie ważne. Grzywa. Grzywa, tak, jest ważna i ja o tym pamiętam. Lwie serce. Lew ma cudowne serce, ale i także trzeba zwracać uwagę na serce, poza tym na tył, kręgosłup. I nie wysilać się za mocno, nie denerwować się, bo właśnie odbije się to na zdrowiu. Jest to energia męska i stała, czyli lew, podobnie jak byk, wodnik, byk, lew. Co mi brakuje tutaj? No nie mogę uwierzyć. Byk, lew. Wow. Nie mogę uwierzyć, że ja mogłabym zapomnieć. Byk, lew, skorpion i wodnik. Okej, okay, aż wow, skorpion i w ogóle uciekł. Skorpion i w ogóle uciekł. Ciekawe. No, najważniejsze jest to, że działanie od serca jest ogromnie ważne. Lew ma to do siebie, że jest odważny. Ważny jak lew, jak ulica. Lew mówi, proszę, wszystkie światła na mnie. Dlaczego aktor właśnie spod znaku lwa? Bo lew nie boi się kamer, lew nie boi się wystąpić, może być aktorem, może śpiewać, może być oratorem, może być politykiem, jak najbardziej. I rodzinka jest bardzo ważna. Rodzinka, romans, flirt i kreowanie. To tylko tyle, bo tu nie chodzi o nic więcej, no jeszcze słowa kluczowe, I will, ja będę, ja zrobię, ja dokonam czegoś. Przebojowość lwów i lwic jest jak najbardziej wyparte. No to znak stały, normalny. Okej, kochani, ja wiem, że wy są ogromnie szczodre, więc nie ma co tutaj mnie teraz atakować w tych komentarzach, okej? Spójrzmy, co mamy najpierw. Wciąż te myśli przytarte dla was, okej? Ja korzystam z książki, to jest to, co ja w tej chwili robię. Czyli otwieram na której stronie, patrzę, jaka jest myśl dla mnie na ten rok przyszły. Cały rok, do następnych urodzin, słyszę lewa strona. Czy wiesz, że przyroda ma swoje życie? Chcesz się czegoś nauczyć? Przebywaj z nią jak najczęściej. Strona 88. Wiecie?
Karma i sukces. Być może karma i sukces, ale pokonacie karmę. Definitywnie osiągniecie sukces. Ósemka to jest, szczególnie dwie ósemki, to bardzo dobra zapowiedź na sukces. A więc przyroda. No więc to jest myśl dla Was, kochani. Ja nie będę tego roztrząsać. Jak ważna jest przyroda Was. No lwy. Od razu pierwsze, co przychodzi mi na myśl. Nieszczęśliwe są w klatkach i cyrkach, w jakichś ogrodach zoologicznych. Lwy są szczęśliwe na łonie przyrody. Wolne. Gdzie mogą zaryczeć. Czy mogą się czuć tak jak ten? Ma sens? No jak to nie ma sensu, to ja nie wiem, co ma sens. Więc idziemy teraz, kochani, do wiadomości anielskiej. Co dla was? Co dla moich kochanych kolegów? Co pani wychodzi? Od razu widzicie znak ziemski, ziemi, ziemia. Właśnie. No to jest dla kogoś, kto może oznaczać dodatkowego. Okej, więc najpierw mi to złożę. Zobaczę, co tutaj się w ogóle dzieje. No i związki mogą być ważne. No zresztą mamy Wenus cofający się od 22, a dzisiaj jest 21, kiedy robię. I wszystkim lwom w związku z waszymi rodzinami życzę absolutnie spełnienia najskrótszych marzeń. Spełnienia siebie najskrótszych marzeń. Do 3 września ta Wenus we Lwie będzie się cofać. Więc oczywiście, że pewne poprawki będziecie gdzieś tam coś w środku zauważać i robić. No, to czytanie jest na cały rok, nie tylko na ten moment. Ale widzę, że pewne rzeczy będą się być może pokazywać. Bo miejsca się na tym wielkim biurku zaczyna brakować, częściowo właśnie przez ten problem, który jest przede mną. Czy ja coś jeszcze chcę dodać? Dobra. Okej, bardzo ładnie. No i możemy dalej. Czyli tak na sam początek i bardzo dobrze, bo potwierdziłam, jest jeszcze lepiej. Wy jesteście szczodrzy, to już ja powiedziałam. Bo ja absolutnie to wiem na 100%. I patrzcie, że ta wasza szczodrość i dobre serce pokazane mi tutaj są, że się odpłacą. Że to, co robiliście dobrego, zostanie oddane wam, przywrócone dobre. Dobre odpłaci się dobre. Więc dla niektórych to jest sława, dla niektórych kasa, dla innych gdzieś tam praca, kariera, biznes. No coś dobrego finansowo przyjdzie. Jeśli to jest to, czego chcecie, chcecie miłości, co by to nie było, rzeczywiście powróci dobre. Dla niektórych to będzie rodzina, miłość, błogosławieństwa wszelkiego typu. To, co dla lwa jest ogromnie ważne. Rodzina, romans w związku, dzieciątka, czworo nogi. To jest prawdziwy lew lwica. I lwiątka. Jeszcze tu z dwoma pieskami wszyscy są szczęśliwi. To jest cała rodzina lwia. Przeciwstawnością 180 stopni różnicy jest wodnik. Wodnik, jako znak powietrzny, jest bardzo niezależny i tak naprawdę dla wodnika rodziną jest świat, a jeszcze bardziej wszechświat. Internet.
Nie, że z jedną osobą będę w jednym domku, tylko jak chcę się wypowiedzieć, jak chcę wystąpić, ale na świat, więc dlatego internet na przykład jest taki ogromnie ważny. I w związku, gdzie jest bardzo ktoś zaborczy, no, to jest naprawdę nieciekawa sytuacja dla rolnika, ale wy tego potrzebują, gdy prawdziwe rodziny bliskie. No i niektórzy będziecie poznawać. Niektórzy będziecie znowu poznawać się. A więc może się zmienimy trochę przekonania. Może zaszły zmiany, jak to zachodzą w małżeństwach, związkach i tak dalej. I teraz czas powiedzieć prawdę o tym, czego naprawdę chcecie, pragniecie, co jest dla was istotne. Dla niektórych z was jest wiadomość, pracuj nad tym związkiem. Sytuacje są tu możliwe bardzo, bardzo różne oczywiście. Co to oznacza dla ciebie? Może ktoś tam już chce zrezygnować, ale odpowiedź jest porozmawiać. Powiedz prawdę o sobie. Może wypowiedz się wreszcie. Nie wyobrażam sobie dwa. Może wypowiedzieć, ale wszystko jest możliwe. I jest tutaj król ziemi, byk, panna, koziorożec, gdzie może kogoś takiego zapoznaliście, że z kimś takim jesteście, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ale to jest ktoś, kto jest ambitny, uziemiony, konkretny i odnosi sukces. Być może to jest właśnie to, nad czym trzeba pracować, nad związkiem z jakimś znakiem ziemskim. Słońce, ascendent, koziorożec. I znowu pokazana jest dla kogoś. I może dlatego czas porozmawiać, bo ktoś do tego kierunku. Bo ktoś nie chce podjąć decyzji. Pamiętajcie, że mówimy o słońcu, ascendent, księżycu, wejdzie na rok czasu. Więc jeżeli nawet w tej chwili ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi, daj sobie czas. I ciągle czytanie prywatne oczywiście ma najwięcej sensu, ale tu jest to, co widzicie, jest tutaj z tą panią, ale już się za tą drugą ogląda. To chodzi o tych. Jest z jedną, ale za drugą się ogląda. Jest z jedną, ale z drugą flirtuje. I nie wszystkim może się to podobać. To jest dobrze dla takich osób. Ale widzę, że coś fajnego będzie się działo. Będzie coś publikować, jakieś spotkania. Jeżeli coś takiego będzie, idź na te uroczystości. Ponieważ jakieś nowe możliwości mogą się przed tobą otworzyć. Nowa droga, nowe możliwości, dla niektórych nowa szkoła, czy sukces związany z podwyższeniem swoich kwalifikacji, no bo jesteście w różnym wieku. Może trzeba dodatkowo coś tam zrobić, magistra, doktora i tak dalej. Ale to jest tak, jakby zaczęło się nowe życie. To są zmiany, nawet spore zmiany. Z tego przyjdzie obfitość. Dla niektórych jest to jesień, bo jak widzicie, liście opadają z miesięcy jesiennych. Więc to nie tak długo. Nowe możliwości, obfitość, nowi ludzie się pokażą. Dlatego idźcie, jak jesteście zaproszeni. Nigdy nie wiesz, czego spać. Nigdy nie wiesz, czego się zrobić. Niektórzy, kochani, jesteście w takim stanie, że to mi jedno. To jest na rok czas, tak. To mi jedno. Jest jak jest, bo tak było. Pewnie już nic się nie zmieni. Uważajcie, bo możecie pominąć coś wspaniałego.
Więc z tego grajdoga trzeba wyskoczyć. Bo przed wami cudowna, naprawdę ten sukces, obfitość, wiarowód z każdej strony. Wy naprawdę jesteście wspaniale szczodrzy. Lubicie pomagać, jak możecie, to byście chyba to się od siebie zdarli i oddali komuś innemu. I w związku z tym dobro powraca. Ale niektórzy z Was możecie być już tak rozczarowani dla jakiegoś tam 1%, tak rozczarowani z tym wszystkim, co się działo, co było, że już może zwątpiliście. Ale patrzcie znowu, szczęście, progres, postęp i zmiany. Koło fortuny. Ale coś się odwrotnie okazuje. Dla niektórych październik to był dziekonkurs. Dla niektórych jedynka to lider z duszy. A więc, kiedy pójdziecie drogą przeznaczenia, kiedy weźmiecie kierownicę w swoje własne ręce, kierownicę własnego pojazdu, siebie samego, nie będziecie już tylko pasażerami, jak ja mówię, to o tym właśnie takim posłaniu ciężko mi się czekało. Tylko naprawdę pójdziecie własnym drogą. Był, niektórzy was zechcą zmienić miejsce mieszkania. Niektórzy będą musieli, bo praca, kariera czy biznes będzie dla niektórzy właśnie będą się przeprowadzać bliżej lub dalej. Niektórzy kupować czy wynajmować na te leasing i tak dalej, samochody. Ale coś się wreszcie odblokuje. Więc jeżeli byłeś w tym stanie tego zastoju, tego grajdołu, tego niczego, bia! Coś się odblokuje i to jest cudowna sprawa. Ale widzicie, kontrakty, różne umowy, zobowiązania, 29 będą z przeznaczeniem. To przeznaczenie w tym roku dla Was będzie wielką sprawą. Tu są kryształy. Kryształy to plan. Świata kryształowa na Ziemi. To miał wielowymiarowość, webinarium to wie o czym mówię. Kryształy i karma. Przeznaczenie. Tu odegra swoją rolę. Teraz dwie ciekawe wiadomości na koniec, jako prośba o to, żeby poradzić Wam. Poproś Archanioła Michała, żeby oczyścił stare powiązania, te sznury karmiczne, jednym słowem, do strachu, ze strachu. Historię widzicie powiązane z czymś, czego się boicie, obawiacie. Z przeszłych związków, przeszłych relacji. Tak to cię uwolni od destrukcyjnych trudności. Więc to mogą być złość, nienawiść, brak wiary w związek, w ludzi. Nieciekawe zachowania. Dla nich destrukcyjne zachowania, bo o tym tutaj jest mowa. Więc poproś Archanioła Michała, żeby tym swoim świetlistym mieczem odciął to wszystko. Poprosicie, dowiedzcie, uwierzcie, że to już się dzieje. Ja proponuję dla tych, których to akurat dotyczy, żeby zrobić to co najmniej przez tydzień czasu lub dwa. Kiedy kładziecie się spać. Żeby to odczuć. Wierzcie mi, tam jest taka moja jedna właśnie medytacja z południowej Karoliny, którą już ja potem zrobiłam. Ona czyni cuda. Zrobisz to, podepniesz się. Cudowna sprawa. Marzenia, spełnienie życzeń, szczęście. To jest dla Was, kochani, ostatnia wiadomość. Nic tylko na te doliny, pola, na wieś, na łąki, na trawniki, gdzie są dmuchawce, latawce, wiatr. No właśnie, dmuchnąć, wyrażając swoje marzenie. Czyli to jest jedna wielka metafora.
bo chodzi tu o optymistyczny myślenie, o wizualizację, o medytację. Mapę sukcesu, wiecie, jak zrobić. Jest to słowem zawsze, nie zrobimy, no, tam można to wymarzyć, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Zrobić to naprawdę od serca, ze szczegółami, pokazując, czego naprawdę pragniecie, co jest waszym marzeniem. Jak to życie by wyglądało, gdybyście na przykład mieli wszystkie pieniądze w tym. Czego pragniecie? Bo wiecie co, ja tu dookoła widzę szczęście po kolei. I to. I to. I to. I to. I to. Patrzcie, ile pieniędzy, szczęścia, sukcesu macie. I jeszcze na koniec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aż sześć. Wiadomo. Sukces, sukces, zmiany, postęp, spełnione marzenia i pragnienia. Życzę Wam z całego serca. Jeszcze raz. Wspaniałych urodzin. Ups, prawie bym zapomniała o szczęśliwym razem. No, patrzcie, patrzcie. Tego jest najciutka. Wow. Najwyższy numer. I macie aż cztery razy. Szósteczki. Aż cztery razy. Potem macie czwórkę, trójkę, dwójkę, jedynkę. A więc wow. I to tyle mogę powiedzieć. Niesamowite. Spokój, harmonia, wyciszenie, fajna rodzinka, fajne kolacyjki. Bo to jest szóstka. Ale nawet cztery razy cztery, przepraszam, cztery razy sześć, to 24. I tak sprowadza się do wszystkich. Więc życzę wszystkim absolutnie cudownego roku spełnienia marzeń, wszystkiego najlepszego. O, Amber, finał tych